Cześć, witam Was na kanale Piłkarska 11. Zapraszam Was na pierwszy film z mojej pierwszej serii na moim kanale. Będzie ona nazywać się W Pigułce. Będę Wam co dwa tygodnie w sobotę przedstawiać jakiś klub. Zacznijmy od Śląska Wrocław, więc zaczynamy. Teraz na swoich ekranach widzicie logo Śląska Wrocław. Jest to dwugłowy orzeł, u góry napis WKS. Jest to ogólnie standardowe logo, bardzo mi się podoba. Zacznijmy od historii. Śląsk Wrocław powstał w 1947 roku. W zasadzie zalążek przyszłego Śląska, ponieważ dwa kluby, Pionier i Podchorążak, połączyły się w jeden. Śląsk Wrocław, ta nazwa pojawiła się na mapie piłkarskiej Polski dopiero w 1957 roku i przez 10 lat Śląsk posiadał różne nazwy. 17 lat od powstania, wiosną 1964 roku, drużyna z Wrocławia awansuje po raz pierwszy do Ekstraklasy, a właściwie do pierwszej ligi, bo tak poprawnie nazywała się najwyższa klasa rozgrywkowa wtedy. Śląsk gra w pierwszej lidze nieprzerwanie przez 5 sezonów, raczej bez większych sukcesów. Śląsk wraca do pierwszej ligi w 1973 roku. Dwa lata później zdobywa trzecie miejsca i otrzymuje prawo do rozgrywania meczy w europejskich pucharach. W 1976 roku w zasadzie osiąga jeden z największych sukcesów do teraz w całej historii, ponieważ zdobywa Puchar zdobywają Puchar Polski. W pierwszej lidze Śląsk gra nieprzerwanie przez 20 lat do 1993 roku. W 1995 roku nastaje dwusezonowy spadek i powoli zaczynają się już gorsze czasy dla Śląska Wrocław i już nie jest tak kolorowy jak w 1976 roku. Kolejny spadek ma miejsce w 1997 roku. Zaczyna się robić bardzo niekolorowo. Jest to na pewno jeden z gorszych okresów w historii Śląska Wrocław, o ile nie najgorszy. W okresie 11 lat Śląsk sięga nawet trzeciej ligi. Jest tragedia. Mają braki kadrowe i przede wszystkim finansowe. Pomimo kolejnego awansu do pierwszej ligi, Śląsk Wrocław nie ma, tak jak już mówiłem, przez ten cały okres mieli straszne braki finansowe i mimo awansu do pierwszej ligi raczej im się tam nie powodzi i już ostatnie mecze oddają walkowerem, co summa summarum zakończyło się na przedwczesnym zakończeniu rozgrywek przez po prostu wycofanie się z nich. Latem 2007 roku trenerem Śląska zostaje były reprezentant Polski, bardzo wybitna postać, czy jako trener, czy jako piłkarz, później powiemy sobie o wybitnych piłkarzach, ale w 2007 roku trenerem zostaje Ryszard Rasiewicz, który wprowadza drużynę do Ekstraklasy, z której Śląsk już ostatecznie nie spada. Współczesna historia Śląska, co tu dużo mówić, 2012 rok, jak dla mnie jest to najlepsza drużyna Śląska w całej jego historii, bardzo duży sukces, zdobywają Mistrzostwo Polski, jest to bardzo współczesna historia, jest bardzo, jak to określić, no raz pod wozem, raz na wozie, ponieważ w 2012 roku, tak jak mówiłem, Mistrzostwo Polski, a trzy sezony temu Śląsk bił się o utrzymanie i o ekstraklasie, o utrzymaniu w ekstraklasie zaważył ostatni mecz. A sezon temu Śląsk Wrocław prawie no, był w czołówce, więc widzicie, jaka ta historia Śląska Nowoczesna była przewrotna. To tyle, jeżeli chodzi o historię. Przejdźmy teraz do sukcesów. Tak jak mówiłem Wam, Śląsk Wrocław to drużyna z bardzo wielkimi tradycjami, a jak to przystało na drużynę z tradycjami, również przychodzą trofea. Więc teraz Wam się wyświetla grafika, a ja Wam opowiem. Śląsk Wrocław jest dwukrotnym mistrzem Polski, 1977 roku oraz 2012. Może o drużynie z 1977 roku nie jestem za wiele w stanie Wam powiedzieć, ale z 2012 jestem już w stanie. Wielu z tych piłkarzy gra dalej, czy to w Śląsku Wrocław, czy już na przykład też w Bundeslidze, tak jak Gikiewicz, który jest jednym z czołowych
czołowych bramkarzy na niemieckich boiskach, ale na przykład Piotr Celeban, a występuje aktualnie w Śląsku, Waldemar Sobota, który ma bardzo duży staż również w Niemczech, tak jak Gikiewicz, bo dopiero co gra pierwszy sezon po powrocie do Śląska Wrocław, występował również na boiskach niemieckich, tak jak już mówiłem, ale raczej na niższych szczeblach, na przykład w St. Pauli. I wiele, wiele innych znakomitych piłkarzy jest z tej drużyny z 2012 roku. Nie ma co ukrywać, że Śląsk Wrocław wykręcił wtedy naprawdę dobry wynik. Śląsk Wrocław jest dwukrotnym zdobywcą Pucharu Polski, dwukrotnym zdobywcą Superpucharu i zdobył wicemistrzostwo dwa razy. Jest również mistrzem Polski U19 z 1979 roku. Śląsk Wrocław zajmuje 8 miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy. Jest to dosyć wysokie miejsce, ale co tu się spodziewać po Śląsku Wrocław. Teraz wam opowiem, jeżeli jesteśmy już przy sukcesach, o historycznym meczu. I wydaje mi się, że jest jednym z bardziej ważniejszych czy też ciekawszych meczach w historii Śląska. Mówię tu o 1/8 ćwierćfinału Pucharu, zdobywców Pucharu. Śląsk Wrocław grał wtedy z Liverpoolem w ramach 1/8 Pucharu UEFA. Wówczas The Reds byli 8-krotnym mistrzem Anglii i triumfatorem sprzed 2 lat w tych rozgrywkach. Po Puchar UEFA sięgnęli w tym pamiętnym sezonie. Mimo że Śląsk Wrocław stawiał opór The Reds, no to jedna z najlepszych drużyn na świecie. No Śląsk niestety nie miał szans, ale na pewno nie pokazał się źle w tym spotkaniu. To tyle, jeżeli chodzi o sukcesy. Przejdźmy teraz do wybitnych piłkarzy WKS-u. Wybrałem tylko 4, ale to nie jest jakieś moje top 4, po prostu wybrałem 4 piłkarzy, których chciałbym wam przedstawić. Więc zacznijmy od Sebastiana Mili. Zapisał się na kartach klubowej historii tym, że rozegrał 178 meczy i zdobył najwięcej asyst w historii tego zespołu. Był również jednym z filarów wcześniej wspomnianej mistrzowskiej drużynie z 2012 roku. Sebastiana Mile oczywiście możecie kojarzyć z bramki z Niemcami, czy to z wielokrotnych występów reprezentacji Polski, czy bramce z Manchesterem City. Przejdźmy teraz do kolejnego nazwiska. Piotr Celeban. Jest to piłkarz, który aktualnie również występuje w Śląsku Wrocław. Na dzień dzisiejszy w Śląsku rozegrał 357 meczy. W 2012 roku zdobył mistrzostwo ze Śląskiem. Co ciekawe, w reprezentacji rozegrał 10 meczy. No i to tyle. Przejdźmy do Janusza Sybisa, który w plebiscycie Gazety Wrocławskiej został wybrany najwybitniejszym piłkarzem Śląska w całej historii. Nie ma co mówić, Janusz Sybis spędził w Śląsku praktycznie całą karierę. W sezonie 72-73 Sybis zdobył 14 goli, został królem strzelców drugiej ligi, tym samym WKS awansował do pierwszej ligi, teraźniejszej Ekstraklasy. W Śląsku Wrocław, tak jak już mówiłem, grał całą karierę. Występował w drużynie ze Wrocławia w latach 69-83, jest to naprawdę bardzo długi okres. W tym czasie zdobył 81 goli. Próbował również swoich sił w trenerce, był asystentem trenera przez rok, od 1992 roku do 1993. Przejdźmy teraz do postaci, o której już zdążyłem wspomnieć. Mowa tu oczywiście o Ryszardzie Tarasiewiczu. Jest to na pewno wybitna postać, czy to w polskim futbolu, czy to też kibice Śląska Wrocław bardzo dobrze go wspominają. Jako piłkarz w Śląsku występował 10 lat. Występował na pozycji napastnika. W Śląsku Wrocław zaliczył 214 występów. W reprezentacji Polski rozegrał 58 meczy i wziął udział w elitarnych rozgrywkach Mistrzostw Świata w Meksyku w 1986 roku. Jako piłkarz ze Śląskiem zdobył Puchar i Superpuchar, jako trener Puchar Ekstraklasy. Tak jak mówię, bodajże w 2007 roku to właśnie temu trenerowi Śląsk Wrocław zawdzięcza awans. To tyle, jeżeli chodzi o wybitne nazwiska w historii Śląska.
Teraz na końcówkę odcinka mam dla Was parę ciekawostek. Maskotką klubu jest Orzeł Ślązak. Nawiązuje on oczywiście do herbu miasta Wrocław. Kibice Śląska Wrocław mają zgodę z Lechią Gdańsk, Motorem Lublin, Miedzią Legnica i SFC Opava. Mecze Śląska są rozgrywane na Stadionie Miejskim we Wrocławiu o pojemności około 45 tysięcy miejsc. Stadion ten został wybudowany na okoliczność Mistrzostw Europy w 2012 roku. Teraz macie porównanie nowego stadionu i starego stadionu Śląska Wrocław. Myślę, że jedną z ciekawostek, o którym mogę powiedzieć o starym stadionie, o ile się nie mylę, na ulicy Oporowskiej, jest to, że w dawniejszych czasach jak przyjeżdżali pociągiem, bo obok stadionu były tory, nie wiem czy dalej są, pozdrawiali sygnałem dźwiękowym piłkarzy Śląska, którzy rozgrywali mecze. Kolejna ciekawostka. Aktualna drużyna Śląska jest warta 9 milionów euro. Tutaj się jeszcze powtórzę. Śląsk Wrocław zajmuje 8 miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Dziękuję Wam za oglądanie. Proszę łapki w górę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Cześć!